Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na kolejny już z kolei film dotyczący gry Bloodborne. Słuchajcie, im bliżej premiery, tym więcej plotek, pytań, opinii, teorii, czy nawet ostatnimi czasy petycji dotyczących oczywiście wyjścia Bloodborne na pecety. W tym filmie chciałbym wam powiedzieć, co tak naprawdę tutaj sądzę o szansach. Jak ja widzę szansę na to, że Bloodborne wyjdzie na pecety, czy też ukaże się na innych konsolach, mam tutaj na myśli oczywiście Xbox One. Słuchajcie, od razu powiem tak. Moim zdaniem szansa na to, że Bloodborne wyjdzie na inne platformy jest... ta szansa jest równa takim szansom, jakie towarzyszyły grze Demon's Souls. Czyli po prostu zerowe, bo gra już jest naprawdę 5-6 lat po premierze. Do tej pory nie wyszła na nic innego, jest cały czas ekskluzywem na PlayStation 3. Liczę na jakiegoś remastera na przykład na PS4, tak swoją drogą. Ale no niestety moim zdaniem Sony, bo Sony jest tutaj warto powiedzieć twórcą, znaczy przepraszam, współtwórcą, współtworzy ten projekt Bloodborne, dokładnie tak samo jak to było z Demon's Souls, a Sony ma to do siebie, że bardzo lubi swoje ekskluzywy, lubi je bronić, ponieważ no, PlayStation 4 jest, nie oszukujmy się, dość nowe jeszcze i potrzebuje solidnych pozycji, solidnych ekskluzywów, aby się rozkręcić i żeby nakłonić jeszcze więcej osób do zakupienia tej konsoli, bo i tak się sprzedaje dobrze, no ale wiadomo, konsola no, stoi ekskluzywami, wiele osób dla ekskluzywów właśnie kupuje konsolę, więc tutaj moim zdaniem szansa jest równa praktycznie no, zeru. Jeśli macie jakieś inne zdanie, oczywiście to napiszcie w komentarzach poniżej. Jeśli macie może jakieś plotki, pogłoski a propos tego, może jakieś przecieki. Ja naprawdę wątpię, że to wyjdzie, ale słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja bym bardzo, ale to bardzo chciał, żeby to wyszło na pecety. Naprawdę bym chciał, żeby Bloodborne wyszło na pecety, ponieważ będę miał wtedy łatwiejsze nagrywanie, bo mogę nagrywać jednym programem. Mam lepsze, łatwiejsze streamowanie, plus z tym, że streama mogę później wrzucić jako archiwum na YouTube, żeby wszyscy to sobie zobaczyli nieobecni na streamie, a wiem, że takie materiały cieszą się bardzo dużą popularnością. Więc ja bym bardzo chciał, żeby ta gra wyszła na PC-ty, ale po prostu, bo widziałem też, że pytaliście mnie parę razy, tak staram się tym filmem na to odpowiedzieć. Ja bym sobie nie robił nadziei, tak bym powiedział. Ja bym sobie nie robił nadziei, a już na pewno nie robię sobie takiej nadziei, jak niektórzy piszą, że Bloodborne na pewno wyjdzie na PC-ty tego samego dnia, co jeszcze na konsolę, a przełożenie premiery miało tutaj wpływ na przełożenie premiery na marzec 24 chyba marca czy 6, nie pamiętam, miało znaczenie to, że po prostu chcieli bardziej dopracować wersję PC-tową. No to jest bzdura, naprawdę, bo to już by dawno było zapowiedziane, no nie wiem, czy oni by odważyli się zapowiedzieć wersję na PC-ty miesiąc przed premierą normalną. No ale w ogóle nie ważne o tym, nie będę o tym mówić, bo naprawdę to jest już jakaś tam, no wiecie, no szansa na bardzo, bardzo mała, że to się ukaże na PC. Moim zdaniem jest to w ogóle niemożliwe i będzie to dokładnie tak jak w przypadku Demon's Souls, czyli gra, która już wyszła tam, jak mówiłem, 5-6, może nawet więcej lat temu, nie pamiętam dokładnie, cały czas pozostaje tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 3, no bo... O to właśnie tutaj chodzi. Sony tutaj właśnie wspiera to Bloodborne, tak samo jak Demon's Souls, aby mieć później po prostu grę, która będzie promowała ich konsolę, będzie zachęcała do zakupu konsoli wszystkich fanów Soulsów i gier Soulsopodobnych. I moim zdaniem tak to się skończy. I żadne petycje, ani jakieś tam maile, prośby, niczego nie zmienią w tej kwestii, bo to już na pewno decyzja dawno temu zapadła i nie liczyłbym na zmianę jakąś. Szczerze nie liczę, ale w opisie wrzucę petycję, w razie czego możecie sobie znaleźć. Jeśli macie jakieś inne, to też podrzućcie w komentarzach. Kto wie, może coś się jednak zmieni. Ja jednak jestem tutaj naprawdę bardzo nastawiony sceptycznie i wolałbym przeżyć po prostu miłe, fajne, pozytywne zaskoczenie, jakby zapowiedzieli, że jednak na PC to wyjdzie, niż się nastawić, że wyjdzie kiedyś i tak czekać, nie wiem, 10 lat i nie zobaczyć gry. Dobra, słuchajcie, to było na tyle, bo chciałem po prostu odpowiedzieć na te wszystkie pytania, bo narasta ich ilość zdecydowanie. Widziałem też jakieś różne dziwne wpisy, artykuły na jakichś stronach, że być może wyjdzie na PC-ty. Moim zdaniem jest to po prostu niemożliwe i to się nie ukaże. A jakie jest wasze zdanie, napiszcie w komentarzach poniżej. Mam nadzieję, że ten film wam tutaj się podobał po prostu. I dajcie znać, zapraszam naprawdę do komentowania tego materiału, piszcie, czy wy uważacie, że Bloodborne ma szansę na edycję PC-tową. Przypominam, że tutaj nie warto się też posługiwać tym przykładem, że Dark Souls wyszło na PC-ty po czasie dzięki petycji, no bo tam Sony takiego wkładu jak Demon's Souls nie było, więc no po prostu tutaj to już jest trochę inna sprawa.
Także, no, moim zdaniem to będzie dokładnie jak w przypadku Demon's Souls i na tym myślę, że możemy zakończyć. Dzięki za uwagę i zapraszam do komentowania. Trzymajcie się, na razie, papa. I tak myślę, że sobie nagram jeszcze jeden materiał o Bloodborne zaraz po tym nowym gameplayu, jaki wyszedł i z tego edytora postaci, jaki jest dostępny, bo chcę po prostu tutaj... Mam podsumowanie, wypisałem sobie wszystko w notatniku swoim. Wszystkie różne zmiany, to co tam zauważyłem, jakieś swoje obserwacje notowałem, więc chciałbym się z wami tym podzielić, być może wszystko nie wyłapaliście. Ja niektóre rzeczy wyłapałem za drugim razem, więc być może dowiecie się czegoś nowego. Dajcie znać, co o tym sądzicie, już nie przedłużam, trzymajcie się, na razie, papa, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, co sądzicie o tych szansach na edycję PC-tową Bloodborne. Trzymajcie się, cześć!